Bardzo dobry początek na te czasy, ale witam Was serdecznie w pierwszym Kwarantomasie, bo nas już całkiem pozamykali. Słuchajcie, stworzę Wam nową narnię. Co wy na to? Nowa szafka. Idealna wysokość, chciałam powiedzieć. Widać mnie. Jupi! Dorota. Juhu, juhu! Ale mnie widać, także światło mam trochę takie, o, może jak pójdę bliżej, będzie fajnie. Kwarantomas. Słuchajcie, zamknęli nas, zakazali nam zgromadzeń powyżej 2 osób, nabożeństwa mogą mieć 5, także jak będziemy się chcieli spotkać 5 osób, będzie ok. I sobie tak pomyślałam na mszy, tak sobie pomyślałam, że w ramach wykształtowania własnego mózgu ponagrywam, co robię aktualnie. To będzie straszne, nudne vlogi to będą, ponieważ tak naprawdę cóż można robić w domu oprócz tego, co się robi w domu. Głębokich przemyśleń nie mam, wkurwiona jestem po prostu. No dokładnie tak. Dlatego, że nie znoszę ograniczeń, a są one stawiane. Nie będę dyskutować, czy mądrze, czy nie mądrze, jakkolwiek, whatever, nie moja sprawa. Ale postanowiłam chwycić za aparat i po prostu codziennie umieścić jednego vloga. Ten vlog będzie jeszcze zbitką drobnych poprzednich nagrań, także tam się spodziewajcie przybitek, ale postaram się codziennie po prostu usiąść, pogadać, nie wiem, no co będziemy robić? Będziemy grać w kółko i krzyżyk po prostu. Trudno już, przy 15 dniu kwarantanny kółko i krzyżyk będzie. Co robię? Odkupiam się, więc robię sok w mojej ukochanej wyciskarce do soków, po prostu. Rozluźnia mnie to bardzo. Nie lubię gotować, lubię robić soki, lubię obierać owoce, robić soki, kropka. Tyle. I fajnie, że sprawdziłam, że narnia działa. Znaczy, nie jest najlepszy, jakbym powiedziała. Zobaczcie, tak bałagan leży na stole, bo pokażę dopierośmy... A co? Jak Kwarantomas, to Kwarantomas. Słuchajcie, obiad. Nie widzę, co pokazuje. O, proszę bardzo. Byłyśmy w Biedronce, już panika się zaczęła. Zdążyłyśmy złapać pizzę. Tak to będzie wyglądać. Narnia idealna. Nie dość, że mam miejsce w szafce, to jeszcze na wysokości odpowiedniej. Tam musiałam kombinować, słuchajcie. Tak, pod kątem coś. Jakoś tak po prostu. Przypadek? Nie sądzę. Idę trochę w cień. Już się lepiej sfokusuję. No i w każdym razie ja się odmurzam, czyli robię sok. Dorota robi główne danie. Będzie co pić, będzie co jeść. Kupiłam jeszcze, na pewno mnie uratują te 2 słoiki pulpetów, które zakupiłam właśnie w Biedronce. Jak będzie Armagedon, po prostu to te 2 słoiki pulpetów będą kluczowe w walce z paskudą, której imienia wymawiać nie będę. Wkurzona jestem strasznie, bo mi się plany krzyżują, a jak mi się plany krzyżują, to jestem wkurzona strasznie, bo przeważnie życie przebiega po mojemu. Taka magia. To też pomyślałam sobie, że jak nie można kijem, to pałą, jak nie drzwiami, to oknem. Będą codzienne filmy, dlatego żeby były codzienne filmy. Nawet jeżeli będą codzienne filmy o niczym, będą codzienne filmy, bo to da mi wyżycie się, a Wy będziecie mogli się podenerwować razem ze mną. Ostatecznie po to jest grupa, żeby się wspierać. Każdy musi znaleźć podobnie pierdykniętego niż on sam, jak on sam, i wtedy jest naprawdę dobrze, także... Zaczynamy, moi kochani, zaczynamy muszę jakąś prostszą nazwę wymyśleć, bo sama będę... Kwarantomas. I outfit of the day. Bluza. Kwarantomas, czas zacząć. Z tyłu leci książka, powieść Margit Sandemo, a tu mamy zieloną wyspę, kubkę z zieloną wyspą, czyli pomarańcze, jarmuż. Marchewka i jabłka. I zaraz z pomarańczowego będzie zielony, bo zielone zawsze przybija. Zaraz nalewam i tak będzie dobry, zawsze jest. No. Hej, kolejny dzień kwarantanny. Czas zacząć. Dzisiaj katek. Przyszedł czas zamiany piżamy nocnej na dzienną. Mamy w internecie mnie rozwalają. No, co Wam powiem? Kot spokojny i zadowolony, wszyscy są w domu. My niespokojni i niezadowoleni. Wczoraj nam jeszcze obostrzono obostrzenia, czyli tak naprawdę znajdujemy się w strefie pod tytułem nie można wychodzić z domu. Życie, nie życie, tak to wygląda. Idę przodem do Was, znaczy outfit of the day, dresik na dresiku, dresikiem pogania. Łóżko pościelane, generałowie mówili, zacząć od ścielania łóżka, pierwsza rzecz, którą można zrobić w czasie, trybie dokonanym i wszyscy będą zadowoleni. Dokładnie. A ja co? Biorę się za jakieś horoskopy, tego typu rzeczy. Trochę się umaluję i może zrobię jakąś pogadankę. No bo co tu zrobić więcej? Taki czas i początek. I już chociaż przygotowana do życia, czytaj umalowana. Dzisiaj fiolety, ponieważ nie pokazywałam Wam, ale mam z Glam Shopu paletkę. Fiolety, paleta 9 prasowanych cieni do powiek. Lamhama Knopińska, myślnik Dawid. Także fioleta śnieg, Wam pokażę, jak wyglądają. No, ładne są. O, na oku też tak. To się może za bardzo malować nie potrafię. Ale coś tam się rzeźbi, tworzy i działa. Także pokazuję Wam fiolety. Proszę bardzo, paletka. Tutaj mamy kolorki. Fajne są. Fajne są, bo jest granat i są takie cienie, może Wam się nie puszczam, cienie znaczy brokatowe i matowe, i jasne i całkiem ciemne. No tak wszystko w tonacji. Róż, fiolet, granat. I ja lubię, powiem Wam, że lusterko jest hello, to ja, że poszukiwałam takich fioletaśnych cieni i wszystkie były takie mało napigmentowane. No a Glam Shop jest Glam Shopem, tak? Glam Shop jest Glam Shopem, fajny ma nazwę. Pierwszy jest agat, drugi kryształ, trzeci kolor sezonu, czwarty kamień, kruszec. Coś tu się... O! Proszę bardzo, literkę zatagowała. Szkiełko, świecidło, wiola i fiolet po prostu. Także naprawdę super astem. A dzisiaj ku zdrowotności koktajl bananowo-jabłkowy na mliku w starym, dobrze znanym urządzeniu pod tytułem Blender. Oczywiście śmietki, ale tak będziemy kombinować, co zrobić z bananami. Proszę bardzo. Powiem Wam, że narnia udała mi się świetnie, naprawdę. Trzawka jak powinna być, słuchajcie, zamykana z dobrej strony, czyli po prostu, wiecie jak jest. Naprawdę jestem zadowolona. Teraz będzie wielki boom, ponieważ koktajl Mołotowa będzie się robił. Coś włączę, nie wiem co. Mam nadzieję, że nic ważnego. Nie myślałam, że będę miała taką fajną narnię do nagrywania vlogów, a jednak. Także super. Witajcie w narni. Nic nie przecieka, nic. Lepszy niż młot udarowy. Dobra, teraz jak już się zmieliło i mam trochę miejsca, to chyba dorzucę jeszcze kawałek jabłka. Co by było? Także... O, oczywiście, jak nie wiadomo co, to trzeba rozlać. Dorzuciłam pół jabłka, bo tak się mieściło. No myślę, że doda smaku tym, że bananom. Banany są w ogóle bardzo słodkie. A właśnie, jeszcze mogłabym cukier waniliowy. Może gdzieś mam, zaraz zobaczę. Albo chociaż łyżeczkę cappuccino, bo by to był taki ciekawy, nie sądzicie, smak. Zaraz dokombinujemy. Cappuccino, nie? Zza światów odzywa się głos. Cappuccino. Myślę, że cappuccino. Słuchajcie, gdybyście nie wiedzieli, co robić podczas kwarantanny, mieszajcie różne smaki. Także tak. Jabłuszka. Jabłuszka, jabłuszka, pełne snów. Zaraz wracam. No tu jestem cały czas, ale... No. Cappuccino. Ja mam takie właśnie puszki kupione, co by pasowały do całego designu kuchni. Aha, wszystko poleciało. Świetnie. Cappuccino może być ciekawe z bananami. To może nawet trochę zamieszam, co by sam proszek nie był. Ciekawie. No, myślę, że cappuccino z bananami i z jabłkiem jednym, sztuki jeden, będzie bardzo zacny. A, cała mi się... Ma to potencjał. Ma to potencjał. Tylko muszę teraz jeszcze doblendować. Słuchajcie, nabrało kolorku. Jest zacnie, więc kończymy szafkowe oględziny narnią. Rebina też sprząta, żeby nie było. Klaudka też sprzątała. Ich hrabina jest dresiarą. Ja? Zawsze. Ich hrabsiarą. Dresdzienny. Czeka ciasto do kawy, mimo wszystko. No i my już mamy koktajl, kawę, koktajlo, także fajnie, trochę wymyłam stół, bo ostatecznie nagrywam kwarantomasy, niech będzie. No, dobry jest, smakuje cappuccino. O proszę, Dorota zrobiła sobie łapacza, takiego ładnego. Tu jest walentynkowy artefakt, pentagramowy artefakt. Tutaj to Dorota sobie robiła do łapacza glinkę, piórka. Podarła moją ulubioną chustkę, pozawiązywała. Bo ja wzięłam tylko z sentymentu. Ja ją kupowałam w Paryżu, a wiem, że jej nie noszę. No to będzie tu sentymentalnie. Będzie właśnie tak, przeżyje. Może i słusznie. No, śliczne. Jakiś sentymentos. No, proszę bardzo. Ja se oglądam. I mamy czata, i są mamy Grzegorza, i wahadła. Poczekam jak skończy i zrobię Q&A, co by nie wchodzić. Audycha na audychę. Wieczór mamy, w tle muzyka relaksacyjna, znaczy czas zacząć naszą pracę z runą. Naszą w sensie na grupie. Także ja się wyciszam. A potem po programach już tylko złożenie vloga i dotarcie do Was. Także buziakuję Was, miłego dnia życzę. Zobaczymy, co tam będzie się działo jutro.